Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy szybkie, zawijane tortille w dwóch smakach. Jedne z tuńczykiem, drugie z paluszkami surimi. Bez mięsa. Idealne na każdą imprezę. Proste i szybkie. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od pokrojenia czerwonej cebuli. Wystarczy połowa, drobniutko w kosteczkę. Do tego jedna czerwona papryka. Również drobniutko w kosteczkę. Kroimy również jednego takiego sporego ogórka kiszonego. Również kosteczkę. Jak macie małe, to dwa. Do miski wrzucam 20 deko żółtego sera, startego na grubych oczkach i warzywa, które już pokroiłam. Dodaję również puszkę tuńczyka. Odsączam go z oleju i dodaję do pozostałych składników. Dodaję również jedną lub dwie łyżki majonezu i mieszam wszystko dokładnie. Teraz możecie spróbować do smaku, czy już wystarczy soli i pieprzu. Ewentualnie doprawcie. I gotowe! Bierzemy teraz tortillę, wykładamy na nią około połowę naszej sałatki. I zwijamy ciasno w rulon. I robimy kolejny placek. Możecie masę podzielić na trzy tortille, też będzie ok. To już jak wolicie, czy wolicie mocno nadziane, czy troszkę mniej. Tortille zawijam sobie w folię aluminiową i wstawiam do lodówki na około 1 godzinę. Paluszki surimi obieramy z folii i kroimy drobniutko. Potrzebujemy około 12-14 sztuk. Pokrojone drobniutko przerzucamy do miski. Teraz jajka, ugotowane na twardo, ścieram na tarce o grubych oczkach. 3-4 sztuki. Do tego pęczek rzodkiewek. Również ścieram na tarce o grubych oczkach. Kroję również mały pęczek szczypiorku i dodaję do pozostałych składników. Dodajemy również około 100 g serka kanapkowego, śmietankowego i jedną łyżkę majonezu. Mieszamy wszystko dokładnie, najlepiej widelcem. Dzięki temu wszystko razem dobrze się połączy. I dopiero teraz próbujemy do smaku i ewentualnie doprawiamy solą i pieprzem. Mieszamy i gotowe. Tortille zawijamy jak w poprzednim przepisie. Połowę masy na jedną. Zwijamy ciasno. I drugą. Każdą również zawijamy w folię aluminiową i wkładamy na około 1 godzinę do lodówki. Po tym czasie kroimy w około centymetrowe lub dwucentymetrowe kawałki. I układamy na półmisku. Bardzo je lubię, a nadzienia dowolnie można dopasowywać pod swój smak. Zazwyczaj robię z tego, co mam w domu. I za każdym razem mam inną przekąskę. Popróbujcie, poeksperymentujcie ze smakami. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!